Puste koty, czyli parlament zwierząt. Stanisław Srokowski. Trudne problemy. Zabrał się więc wtedy człowiek do mordowania tygrysów syberyjskich w Azji. Wśród bliskiego mi rodu powstał popłoch, a przecież niegdyś były nas na świecie nieprzebrane ilości. Tygrysy wędrowały ze wschodnich Chin aż do kotliny kaszgarskiej, a stamtąd dalej wzdłuż rzeki Ili do Dżungarii, tłumaczył ze znawstwem tygrys, wzbudzając podziw, a nawet zachwyt innych zwierząt, które go słuchały z otwartymi pyskami, a żaba wciąż przecierała oczy, jakby go pierwszy raz zobaczyła. Więc tak, kontynuował. Moi bracia dotarli aż do Kazachstanu, a stamtąd do Iraku i Iranu, do Gruzji i Turcji i zapewne zasiedliłyby zachodnią Syberię, gdyby tamtejsza dzicz nie wybiła ich doszczętnie. Zbrodniarze, mordercy, krwiopijcy, rozległy się okrzyki. Słoń uniósł trąbę, dając znak, że chciałby coś jeszcze dodać. Wszystkie oczy skierowały się w jego stronę. Jak wiecie, albo nie wiecie, zaczął w swoim stylu, mam kilka rodzajów swoich braci, bo są, choć lepiej byłoby powiedzieć, być może jeszcze są. Znaczy, być może jeszcze istnieją słonie indyjskie, afrykańskie, sawannowe i afrykańskie leśne. Ojej, zdumiała się żaba, która głowy nie wychylała poza staw i pojęcia nie miała, że tak dużo różnych gatunków słoni istnieje na świecie. Ojej, chwytała się za głowę, a słoń kontynuował wypowiedź. Więc tak, mówił, przynoszą nam wiadomości z nad Afryki ptaki. Ptaki? Nie mogła się nadziwić żaba. Tak, ptaki. Opowiadał słoń, informują nas, co się dzieje z naszymi braćmi. Pociany, jaskółki, słowiki, kukułki, wilgi, szpaki, a nawet ibisy czczone. I co? I co? Dopytywała żaba. Co? Pytasz. Więc odpowiadam ci, grozi im zagłada. Zagłada? Wam? Nie mogła uwierzyć żaba. Jak to? Przecież jesteście największymi zwierzętami świata i czegoś się boicie? Prychnęła. Boimy się tego potwora, odrzekł słoń. Człowieka? Domyśliła się żaba. Tak, człowieka, potwierdził. Ptaki nam doniosły, że rocznie ginie w Afryce i w okolicach Afryki blisko 20 000 naszych braci i sióstr. Co? Żaby zatkało. A inne zwierzęta wciąż słuchały z otwartymi pyskami i myślały, że skoro tak potężne i dostojne zwierzęta jak słonie giną z rąk w końcu niewielkiego człowieka, to co mają zrobić dzikie świnie, wilki, lamparty czy tygrysy, nie mówiąc już o rybach i żabach? Co? Powtórzyła żaba. To, co słyszycie, oznajmił słoń. Już połowa słoni została zgładzona. To straszne, wyszeptał wąż, który wyobraził sobie, że jego dużo prościej nadepnąć i zabić niż słonia. Straszne, syczał, podnosząc wysoko głowę, by widzieć słonia. Sumy syjamskie także giną. Wyskoczył ze stawu szczupak, by się pokazać w całej okazałości. Ślimaki skalne, koziorożce pirenejskie, żółwie olbrzymie. Niosły się okrzyki. Zwierzęta przypominały sobie, jakie to straszne wieści przynosiły ptaki z nad Afryki, Azji, Australii, a nawet z Antarktydy. Nic dziwnego, że emocje brały górę i okrzyków było coraz więcej. Dropy giną. Już się wydzierały wrony, jaszczurki zielone, jesiotry zachodnie, karliczki, norki europejskie, pustułeczki, sępy płowe, ropuchy złote. Przekrzykiwały się sroki, wróble, gołębie i kukułki, a biedna żaba chwytała się za głowę, to za gardło, to zakrywała oczy,
nie radząc sobie z takim natłokiem informacji. Była porażona umierającym światem. I wtedy ponownie zabrał głos lew, który ponuro oznajmił, że w takiej sytuacji musi natychmiast powołać odpowiednią komisję, która się zajmie analizą świata zwierzęcego i zaproponuje jakieś drogi wyjścia, a przynajmniej wytypuje swoich przedstawicieli do zwierzęcego parlamentu, który jak najszybciej się zbierze i podejmie odpowiednie uchwały związane z relacjami człowieka z otaczającą go naturą. A ponadto warto się zastanowić, mówi lew, co ze świata ludzkiego możemy przejąć, a co radykalnie odrzucić. Wszystko, ryknął żubr, wszystko odrzucić. Ludzie to łotry, mordercy, krwiopijcy, niosły się głosy. Wszystko odrzucić, zaskrzeczała żaba, która miała już wizję zagłady swojego narodu. Absolutnie wszystko, wrzeszczała. Nie bądź w gorącej wodzie, kompana, odezwał się spokojnym głosem kot, który wprawdzie nie należał do świata leśnego, ale przybył na zebranie, bo lubił się bawić z wiewiórkami i chciał udowodnić, że zwierzęta oswojone pamiętają o swoich pierwotnych braciach i siostrach. Słusznie, wsparła go papuga. To prawda, dołączył lis, który jak wiadomo był niezwykle bystrym zwierzęciem i o człowieku wiedział także niemało. Jak to? Nie mogła uwierzyć żaba. Jak to? Wołała. Widzicie jeszcze coś dobrego w człowieku? Wyczeszczała oczy. W tym bandycie? Spokojnie, znowu odezwał się kot. Nie poddawajmy się emocjom. Jakim emocjom? Wrzeszczała żaba. To nie słyszeliście, co mówił słoń? Takimi głupami jesteście? Przez chwilę zapanowało kłopotliwe milczenie. Zwierzęta popatrywały na siebie, zerkały na boki, jakby stamtąd spodziewały się pomocy, ale pomoc znikąd nie nadchodziła. Musimy sami podjąć decyzję, odezwał się Lampard. Tak, sami, wsparł go lis. Ja uważam, że powinniśmy znaleźć wspólny język. Nieoczekiwanie zawołała Kuna, jak wiadomo, częsta bywalczyni na strychach ludzkich domów. Znała doskonale zwyczaje gospodarzy i czasami korciło ją, by dogadać się z nimi w jakiejś sprawie, ale nigdy nie miała na tyle odwagi, by zaproponować człowiekowi rozmowę o życiu. Teraz jednak zdecydowanie oznajmiła, że trzeba z człowiekiem, jak powiedziała, dogadać się. Powinniśmy się dogadać? Dogadać z mordercą? Wychrypiała żaba. Po tylu wiekach zbrodni? Dość tych sporów, ryknął lew, aż żaba zbladła. Przecież nie o to chodzi, zawołał. A o co? Zaskrzyczała sroka. O to, już tłumaczył, by przyjąć jakąś strategię. Tak się wyraził, by przyjąć jakąś strategię na dalsze lata naszego rozwoju. Dobry sobie, rozwoju, mruknęła jeszcze żaba, niezachwycona obrotem sprawy, patrząc z niechęcią na lwa, ale rzecz jasna nie odważyła się na jakiś bardziej radykalny krok, widząc, jak lew podniósł górną wargę, odsłaniając ostre jak rogi byka kły. Nie mrucz tam pod nosem, skomentował jeszcze lew zachowanie żaby i ogłosił, że osobiście przypilnuje, by się zebrała odpowiednia komisja do spraw ludzkich i podjęła decyzję, co na dzisiaj jest ważne, a co mniej ważne. I o dziwo, z taką formułą zgodziła się sroka, a nawet żaba. I zebranie na tym zakończono. Czytał Bogdan Dmowski.